Tragiczne odkrycie w Wielkopolsce. Zaniepokojona córka wezwała policję. Dramatyczne doniesienia z województwa wielkopolskiego. Córka nie mogła przez długi czas skontaktować się z rodzicami. Nie odbierali od niej telefonu. Zaniepokojona poinformowała policję. Funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem i dokonali wstrząsającego odkrycia. Tragedia w Wielkopolsce. Kobieta wezwała policję. Do zdarzenia doszło w miejscowości Potarzyca w Wielkopolsce. Mundurowych o całej sprawie powiadomiła zaniepokojona córka małżeństwa. Kobieta nie mogła dodzwonić się do rodziców. Przeczuwała, że mogło stać się coś złego. W związku z tym zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem, jednak nikt nie otwierał im drzwi. Służby zdecydowały o siłowym wejściu do budynku. Wtedy dokonano dramatycznego odkrycia. W mieszkaniu odnaleziono zwłoki starszego małżeństwa. Policjanci wyłamali drzwi i dostali się do środka. W budynku odnaleziono ciała seniorów, 72-latka i 68-latki. Z ustaleń policji wynika, że bliscy kontaktowali się ze zmarłymi po raz ostatni 3 dni temu. Konieczne było siłowe wejście do mieszkania. Małżonkowie nie żyli, powiedziała polskiej agencji prasowej AZB. Sztuka Agnieszka Zaworska, oficer prasowa KPP w Jarocinie. Do tragedii nie przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu prócz policji pracowały także 2 zastępy strażaków z JRG Jarocin i OSP Potarzyca. Sprawdzano klatkę schodową i mieszkanie seniorów na obecność tlenku węgla. Podejrzewano zaczadzenie. Ratownicy wykluczyli jednak tę możliwość. Do śmierci par nie przyczyniły się osoby trzecie. Lekarz wystawił akt zgonu, poinformowała ASB. Sztab. Agnieszka Zaworska z KPP w Jarocinie. Prokurator uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania sekcji zwłok, a ciała zmarłych wydano rodzinie.